sygnalizatory dojazdu dźwigu i zamierzchłego kierunku jazdy. Formalnie sygnalizatory typu gong-gong, a mówiąc bardziej potocznie, strzałki kierunkowe i dzwoneczek. Ponieważ mimo upływu tak wielu lat od początku automatyzacji dźwigów osobowych, do dziś wiele osób nie potrafi korzystać z sygnalizacji kierunku. Dowodem może być tu słynna już scena z filmu Nic Śmiesznego. Sygnalizatory te zamontowane są na każdym piętrze, nad lub obok wejścia do każdej windy i spełniają podwójne zadanie. Po pierwsze, rozbłyskiem lamp oraz dźwiękiem gongu informują o tym, że dana winda za chwilę przyjedzie. Pasażerowie mogą zatem zawczasu udać się w stronę właściwych drzwi. Po drugie, świeceniem się odpowiednich strzałek informują, w którą stronę dana winda w danej chwili odjedzie. Tak, by pasażer chcący jechać na przykład w dół, nie wsiadł do windy, która ma w planie jechać w górę. Sygnalizatory te zawsze spotkamy w sterowaniach zbiorczych dwukierunkowych i niektórych sterowaniach w dół, szczególnie tych z drzwiami automatycznymi lub tych, gdzie występują co najmniej trzy dźwigi w grupie. Rozróżniamy dwie orientacje sygnalizatorów: poziomą oraz pionową. Dla każdej orientacji istnieją trzy opcje: strzałki w obie strony, tylko w dół lub tylko w górę. Od razu można zauważyć, że opcje jednokierunkowe są zamienne poprzez odkręcenie i obrócenie pokrywy. Pokrywa zawiera zawsze dwie soczewki kierunkowe w kształcie strzałek. Zamocowane są one w otworach poprzez nałożenie od tyłu takiej oto plastikowej obejmy i jej przytopienie. Fakt, że skrajne jednokierunkowe sygnalizatory mają dwie strzałki w tą samą stronę, podyktowany jest ujednoliceniem konstrukcji sygnalizatorów. W związku z czym różni się od dwukierunkowego wyłącznie obrotem soczewek oraz faktem połączenia obu gniazd żarówkowych równolegle. Zajrzyjmy do środka. Po zdjęciu pokrywy z soczewkami możemy ujrzeć następujące podzespoły. Dwa zestawy żarówek, gong, blaszaną przesłonę. Przesłona służy temu, by w przypadku świecenia się tylko jednej lampy kierunkowej, światło nie przeciekało do drugiej z nich. Gong, lub potocznie dzwoneczek. Gong ten ma następujące istotne części. Czasza stanowiąca właściwe źródło dźwięku, elektromagnes, inaczej cewka powietrzna, stalowy bijak, który może luźno poruszać się wewnątrz tejże cewki. W stanie bezprądowym bijak opiera się w dolnej pozycji o element amortyzujący. W momencie, gdy przez cewkę zacznie płynąć prąd stały, bijak zacznie być przez nią wciągany. Będzie przyspieszał aż do momentu, gdzie znajdzie się symetrycznie wewnątrz cewki, czyli do momentu, gdy ciągnąca go siła magnetyczna spadnie do zera. Jednak do tego czasu zdąży nabrać prędkości. I dlatego będzie poruszać się dalej. Naturalnie po minięciu środka elektromagnesu bijak zacznie być hamowany przez niego, ale zanim się zatrzyma, zdąży dolecieć do brzegu czaszy i w nią uderzyć, co zaskutkuje wydaniem dźwięku. Po uderzeniu bijak odbije się w stronę cewki i tam, po ewentualnym oscylacyjnym ruchu, ale już bez uderzania o czaszę, zatrzyma się. Gdy po dowolnym czasie prąd przestanie płynąć, cewka przestanie utrzymywać bijak i ten swobodnie opadnie w dół. Zobaczmy jeszcze, jak zachowuje się bijak po zdemontowaniu czaszy gongu. Istotne do zanotowania jest tutaj to, że gong ten pracuje na prądzie stałym oraz wydaje pojedynczy dźwięk przy załączaniu napięcia. Ponieważ kierunek siły grawitacji ma zasadnicze znaczenie dla pracy gongu, to obudowy sygnalizatorów posiadają dwie pary otworów do przykręcenia gongu. Dla opcji poziomej oraz dla opcji pionowej. Gong może pracować tylko w określonej pozycji i nie można go przechylać ani obracać. Żarówki. W sygnalizatorach dla każdej lampy kierunkowej stosuje się żarówki rurkowe o napięciu 24V i mocy 10W. Zarówno moc i napięcie są tutaj istotne i nie należy stosować innych wartości, jak również nie należy stosować nieżarowych zamienników typu np. LED. Zasadniczo można spotkać dwa rodzaje gniazd. Pierwszy rodzaj mieści jedną żarówkę i powinno się w nim mocować żarówki 10W. W tym sygnalizatorze możemy zobaczyć wciąż sprawną, ponad 40-letnią żarówkę o mocy 12W. Po tak długim życiu tej żarówki mogę tylko wnioskować, że ta drobna różnica w mocy nie stanowi tutaj istotnego problemu. Druga opcja to gniazda podwójne. W takich można zamiast jednej żarówki równolegle zamocować dwie 5W. Wówczas łączna moc też wyniesie przepisowe 10W i wszystko będzie w porządku. Wszystkie gniazda mogą pomieścić zarówno krótsze, jak i dłuższe żarówki. Dokładna regulacja szerokości gniazd to naturalnie dogięcie blaszek, a większe różnice w długości żarówek można skompensować przez obrót tych blaszek. Przewody do gongu łączy się następująco. Do kostki zaciskowej na jednym zacisku łączy się minus zasilania. Dwa przewody dla obu lamp kierunkowych łączy się dla bliższej lampy bezpośrednio na zacisk gniazda żarówki, a drugi na kostkę. Dzięki temu obwodów przyłączeniowych nie trzeba przeplatać gdzieś w głąb obudowy sygnalizatora.
Dlaczego musi być żarówka 10 W? Odpowiedź jest ukryta w schemacie. Podstawowe podłączenie sygnalizatora wygląda następująco. Minus zasilania podłączony jest do gongu. W szeregu z nim połączone są oba zestawy żarówek, a każdy z nich w szeregu z opornikiem, który to przyłączony jest do plusa zasilania 48 V, a równolegle z opornikami podłączony jest kondensator 1000 mikrofaradów, o którym za chwilę. Oczywiście oporniki te oraz kondensator znajdują się w tablicy sterowej. Opór na oporniku powinien być wyregulowany tak, by na żarówce występowało napięcie około 20 V. I tutaj powiedzmy sobie, co się stanie, gdy zamontujemy inną żarówkę. Jeśli żarówka byłaby za dużej mocy, wówczas będzie mieć mniejszy opór i w związku z tym napięcie na niej spadnie kosztem wzrostu na oporniku, który zacznie mocniej się grzać. Tutaj swoją drogą może być ukryta tajemnica tego, dlaczego 12-watowe żarówki przetrwały tak dużo czasu. Jeśli żarówka będzie słabsza, napięcie wzrośnie na niej. Sprawdźmy to na żarówkach mocy 5-watowej. Jeśli świecą się dwie, to napięcie na nich powinno wynosić około 20 V. Co prawda mierzy tutaj napięcie na żarówce w szeregu z dzwonkiem, ale 4-ohmowy opór cewki możemy tutaj pominąć. Gdy usuniemy jedną z żarówek, to druga momentalnie zaczyna świecić się jaśniej. Pomiar napięcia daje nam w tym momencie około 30 V, co przy aktualnym prądzie rzędu 250 mA daje 7 W. Ile to wytrzyma? Na pewno mniej. Aczkolwiek egzemplarz, który użyłem do doświadczenia, po kilku minutach wciąż świecił, a po podaniu mu na kilkanaście sekund napięcia 60 V też nic się nie stało. Być może udało mi się trafić na pancerną żarówkę. W praktyce wiemy, że prędzej niż później żarówka ta się przypali. Myślę, że w związku z powyższym jasna jest konieczność stosowania odpowiednich żarówek i pewnego ich docisku w gnieździe. Pewne i silne uderzenie gongu wymaga dużego impulsu prądu płynącego przez cewkę. Podczas, nazwijmy to, rozruchu. Zostało to uzyskane dwoma sposobami jednocześnie. Po pierwsze, gong znajduje się w szeregu z żarówkami, które to, jak wiemy, w stanie zimnym mają znacznie niższy opór niż po rozgrzaniu, więc bezpośrednio po załączeniu napięcia płynący prąd ma największą wartość i również napięcie na samej cewce gongu jest najwyższe. Można to dodatkowo zaobserwować w ten fakt, że przy łączeniu sygnalizatora pod 24 V przy zimnej żarówce gong dzwoni głośno i radośnie. Natomiast po szybkim wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia, gdy żarówka jest jeszcze gorąca, gong dzwoni już ledwo. Drugi element zwiększający prąd rozruchu to kondensator umieszczony równolegle z opornikami. W momencie zamknięcia obwodu na sygnalizatorze pojawia się pełne napięcie 48 V, co dodatkowo zwiększa prąd rozruchu i siłę uderzenia gongu, a także powoduje szybsze zaświecenie się żarówek i początkowy ich rozbłysk, mający na celu zwrócenie uwagi oczekujących pasażerów. Jednak zanim żarówki zdążą się przepalić, kondensator się naładuje i wówczas prąd płynie już wyłącznie przez opornik, a napięcie na sygnalizatorze spada do zwykłej wartości 20 V. Pominąłem tutaj fakt, że w obwód wchodzą jeszcze za odpowiednie zestyki przekaźników, wybierające kiedy i który sygnalizator ma się zapalić oraz jaki ma pokazywać kierunek, czy też być może obydwa jednocześnie. Dodatkowe zestyki też podłączają kondensator pod odpowiednie oporniki. Dodać należy, że szczególny przypadek stanowią sygnalizatory skrajnych pięter. Tam obie lampy skierowane są w tą samą stronę i są na stałe podłączone równolegle. W takim przypadku zawsze powinny współpracować z nimi obydwa oporniki. Jeszcze bardziej szczególnym przypadkiem będą dźwigi przelotowe. Takie, które będą posiadały piętra, gdzie znajdują się dwa sygnalizatory, po jednym dla każdego z wejść. Wówczas będą musiały świecić się oba z nich, co powoduje konieczność zastosowania drugiej pary oporników dołączanej na tych konkretnych przystankach oraz drugiego kondensatora. W niektórych sterowaniach sygnalizatory dzwonią dwukrotnie. Pierwszy gong i krótki błysk następuje przy mijaniu przesłony zwalniania, zaś po krótkiej przerwie obwód sygnalizatora zamykany jest ponownie i następuje kolejny gong i poprzedzony rozbłyskiem ciągłe świecenie. W przypadku, jeżeli na jakimś piętrze znajduje się piętrowskazywacz, to jest on wyposażany w dokładnie w taki sam gong, soczewki lamp i żarówki. Mam nadzieję, że ten film zwiększy świadomość w społeczeństwie, kiedy winda jedzie na górę i jak to jest, że te czerwone strzałeczki tak fajnie błyskają i dzwonią. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.